Siema, siemano, to rolniki profesjonalne. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z nawadnianiem. Na pierwszy ogień idzie bobik. To jest roślina, która wymaga w tym momencie najwięcej wody. Z tego względu, kurde, i znowu gdzieś zgubiłem zawleczkę. A jest. Z tego względu, że raz, że ma duże wymagania, a dwa, że teraz jest w takiej fazie, że po prostu jest najbardziej wrażliwa na ewentualny niedobór. Bo zobaczcie, no ładnie kwitnie, za chwilę wam pokażę, jak on wygląda w głębi, bo tutaj jesteśmy akurat na skraju, który jest trochę rozjechany też. Ale no co, wydawało się, że kwiecień mokry, maj mokry, niby cały czas przypadywało, no ale też nie było jakoś super ekstra ciepło, więc ta woda tak szybko nie uciekała z tego pola. No ale niestety, przyszły o kilka dni z wysoką temperaturą, 20 parę stopni, do tego wiatr. Tutaj akurat w porywach cały czas, patrząc ostatnio na stację, to 40-50 km na godzinę. No i niestety, ale gdzieś ta woda po prostu ucieka. A następne dni cały czas nam pokazuje temperaturę rzędu nawet 30 paru stopni. Oczywiście kawałek do tyłu. No i co? I za chwilę może po prostu tej wody tutaj zabraknąć. Jest deszczownia, więc nie ma co się w ogóle oglądać. A jeśli chodzi o bobiczek, mówię, on tutaj rokuje naprawdę fajnie. Zaczął ostatnio kwitnąć, zapylaczy tutaj jest od groma. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle będzie na tych bobikach tutaj pszczół, czmieli i tak dalej. No a bobik ma, jak widać, potencjał. Tutaj w momencie, kiedy straciłby te dolne liście, bo on tutaj jeszcze będzie cały czas rósł, cały czas tutaj jeszcze są pączki, które się będą rozwijały. Ale tak naprawdę ten plon robi się przede wszystkim tutaj na tych dolnych, na tych najważniejszych pierwszych stronkach. Jeżeli on tutaj będzie miał stres, no to niestety pójdzie plon w pizdu. Podobnie z łubinami, do kwitnienia łubinu jeszcze trochę, ale no tam nie ma możliwości. A tutaj, tak jak wspominałem, jeżeli będzie potrzeba, to będę to robił. Potem będę podlewał buraczki ćwikłowe, które wam pokażę na koniec. I pszenicę z listopada. Żyto zostawiam. Żyta nie będę w ogóle podlewał, bez sensu, chyba że naprawdę jakiś armagedon by miał iść, ale już jest w takiej fazie, że myślę, że tam nic się nie stanie. Co do podlewania bobiku, pokażę wam za chwilę jeszcze, ale jest to dość problematyczna roślina do podlewania, jeśli chodzi o deszczownię spulową. Z tego względu, że no, może się tak jak nawet się przechodzi, może się po prostu połamać. I nie można tutaj jakiegoś dużego strumienia robić na te rośliny, bo tak jak właśnie na początku zacząłem deszczować, mówię, raz deszczowanie i koniec, większa dawka, ale musiałem lecieć po inną dyszę, zmienić na drobniejszy strumień, troszeczkę zwolnić, wtedy było ok. No i tak sobie ciągniemy tą deszczownię, już kawałek jest rozciągnięty, a jeszcze przyszedł, żeby tam dojrzeć, czy nic się nie dzieje. A tutaj po lewej stronie mamy najgorszą część z bobikiem, teoretycznie na najlepszym miejscu pod bobik, czyli glina. No tutaj na tej górce, na tej gliny troszeczkę nas jest. Z prawej strony już mamy lżejszą ziemię i zupełnie inaczej to wygląda. Myślę, że jest to związane przede wszystkim z tym, że tutaj te wschody były bardzo, bardzo długie. Praktycznie przez 5 tygodni nic na powierzchni gleby się nie pokazywało. Zimna wiosna i te zaskorupienie mogą tutaj sprawić po prostu, że na tej glinie ten bobik jest słabszy. Co zresztą może uda mi się znaleźć gdzieniegdzie, są jeszcze takie zupełnie malutkie roślinki, które gdzieś tam świeżo jeszcze wylazły, znalazły jakąś siłę, żeby spod tej ziemi gdzieś tam się wygrzebać. Chociaż część pewnie po prostu zamarła. No ale liczyłem tutaj obsadę, no to jest około 48 roślin na metrze kwadratowym. W tych słabszych miejscach tam około 40, więc myślę, że to jest w zupełności taka obsada, która, jakby to powiedzieć, ten plon nam zapewni. No ale mówię, woda, jeszcze raz woda. Tak jak zaznaczaliście, tutaj bardzo podpatruję bobik pod względem tego, czy nie ma jakiejś mszycy, czy nie wchodzą choroby. No niestety w bobiku jest bardzo mało środków zarejestrowanych do ochrony, więc tutaj jest to dość ograniczone i ostatnio leciałem acetamiprydem. Tak naprawdę początek kwitnienia. Patrzę też tutaj pod względem strąkowca bobowego. I też tutaj żadnych nalotów nie było, o dziwo, ale no z dnia na dzień może to się tam gdzieś pojawić, więc
po prostu trzeba podpatrywać powoli. No, no i zobaczymy tak naprawdę, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja z plonem. A co do upraw, no jeśli chodzi o zboża, to pewnie gdzieś tam jakieś pierwsze placki będą widoczne na dniach. Widziałem, że już jęczmienie jare u ludzi gdzieś tam właśnie na takich piaskach, po prostu już liście były pozwijane. Więc no tej wody, mówię, na tej najpłytszej warstwie gleby nie ma zbyt dużo. No ale miejmy nadzieję, że coś tam popada. Dobra, deszczownia już włączona. Z telefonu to też jest akurat fajne, proste, chociaż tutaj nie ma jakichś bajerów, ta deszczownia, jakiejś elektroniki i tak dalej, czujników, ale chociażby załączanie pompy jest z telefonu, więc chociażby to jest łatwiejsze. Co do deszczowania, oczywiście pewnie pojawią się znowu głosy, że się nie opłaca deszczować, ale podobnie jak w przypadku w ostatnich latach zbóż, deszczuje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest punkt krytyczny. Czyli tak jak w przypadku bobiku, moment zawiązywania stronków, kwitnienie, to jest taki moment, gdzie tak naprawdę decydują się przede wszystkim losy tego, ile tego plonu zbierzemy, ile w ogóle będzie stronków zawiązanych, bo potem może padać, ale co z tego, jak będzie 5 stronków na roślinie. I w przypadku zbóż podobnie, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy przychodzi moment krytyczny, kiedy tej wody naprawdę brakuje, staram się podlewać raz większą dawką, no gdzieś celuję około 30, muszę wystawić miarkę, więc tak naprawdę to jest koszt około tam 300 zł na hektar, a jeżeli tutaj będzie zwyżka plonu tonę, no to już mamy tak naprawdę około tam 700 zł na plusie, więc jest to jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione. A w przypadku zbóż, jak pamiętacie, chociażby żyto hybrydowe, które po jednym podlaniu zareagowało zwyżką plonu 30%, można powiedzieć, bo tam było 3 tony różnicy, 5,5 do 8,5, jeżeli się nie porypałem, to około 30% chyba jest. I dogrywam już tą drugą część filmu dzionek później, z tego względu, że wczoraj jeszcze wypadł mi szybki wyjazd, więc jak już wróciłem, to było ciemno. Rano tam zaczęliśmy o 5, do 8 było podlewane i teraz dosłownie tutaj od godzinki jest lane z powrotem. Jeśli chodzi o ten bobiczek wczoraj podlany, no tutaj zupełnie inaczej on już wygląda. Ale tak jak obiecałem, chcę wam pokazać buraczki. Jeśli chodzi o buraczka ćwikłowego, wygląda on w sposób następujący. Troszeczkę brakuje obsady, gdzie niegdzie zrobiły się takie szpary. Jeśli chodzi o buraka, no nie pokazywałem go prędzej, mówiłem, że nie będę pokazywał uprawy, na której praktycznie się nie znam, więc dopiero go tutaj, jakby to powiedzieć, po tych wszystkich moich zabiegach herbicydowych wam pokazuję i przed nawadnianiem, bo jeśli chodzi o zabiegi herbicydowe, były 3. Jest praktycznie czysto, jakieś tam niedobitki stoją, ale to nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. O, tu się jakiś kaberek schował, ale za trzy tygodnie tak naprawdę będzie kopany, więc tutaj nie będzie to jakieś większe ryzyko. W poniedziałek wlecą mikroelementy, bor, molibden, siarka, magnez, tak żeby tutaj go, jakby to powiedzieć, dokarmić do listnie, może jakiś tam biostymulator, nie wiem, zobaczę. I potem będę podlewał 2 razy po 20 litrów, tak żeby tutaj tej wody dostarczyć. Prognoza już tam się zmieniła, już zdjęli opady, więc ten burak tutaj tej wody musi dostać. Na dzień dzisiejszy jest to taka botwinka, można powiedzieć, do zupy akurat w sam raz. I widać już gdzieś jakieś pierwsze liście, które więdną. Więc na tej wody tutaj już powoli trzeba mu dostarczyć. Ale mówię, najpierw podleję to, co najbardziej dostaje po tyłku, a potem tego buraczka. No i myślę, że może jakiś tam film ze zbioru zrobię, ale nie obiecuję. No mówię, jest to uprawa, można powiedzieć, amatorska, ale coś trzeba będzie na przyszły rok już pomyśleć, żeby chociażby te międzyrzędzia były węższe, bo na tych zwykłych kołach to po prostu za dużo miejsca jest stracone. I na sam koniec jeszcze tutaj bobik takiej dolnej perspektywy. Co do buraczka, ktoś tam się ostatnio właśnie pytał też,
jakie było nawożenie. Tak naprawdę nie było tam jakoś super ekstra bogato, no bo też ten plon tutaj nie dorównuje w żaden sposób burakom cukrowym. 100 kg czystego azotu w formie RSM 32 i 26 plus 3 i holist PK 200 kg i tak naprawdę to jest wszystko. Tutaj chciałbym wam pokazać jeszcze na bobiku jedną małą rzecz. Nie wiem, czy jest na 100% to, o czym myślę, ale nie wiem, czy widzicie takie pasy. To jest tylko z tej części pola, tak naprawdę do połowy. Ja to przypuszczam, że jest to związane z tym, że po prostu tutaj dwa lata temu, jak wywoziłem gnojowicę pod jęczmień, to część gnojowica była powtórzona. Tam zostały mi dwie beczki i tak na szybko przeleciałem jeszcze dodatkowo. Mówię, będzie podwójnie, w jęczmieniu tego jakoś widać nie było, ale chyba to jest związane teraz właśnie tutaj na taki pasek. Tu jest wąski i tam jest wąski i tam jak przejeżdżaliśmy też było podobnie, więc może coś takiego być. Co do bobiku, też wpadłem na ciekawy pomysł, nie wiem, może ktoś z was to praktykował, może nie. Wpadły mi gdzieś tam jakieś pojedyncze samosiewy grochu i zastanawiam się, czy nie byłoby sensowne zrobienie takiej mieszanki właśnie strączkowej składającej się z bobiku i składającej się z grochu. Zawsze gdzieś tam te mieszanki to są takie zbożowo-grochowe, ale tutaj no po tych kilku roślinach gdzieś na polu właśnie tak wyczaiłem, że to fajnie się po tym bobiku pnie. No bobik też jest sztywniejszy niż groch, więc powinno to może wstrzymać się, nie wiem. Na pewno tutaj odmiany grochu by musiały być jakieś późniejsze, ale na cele paszowe to myślę, że jak najbardziej by to miało ręce i nogi. No ale no kwestia po prostu jakby to wychodziło, bo odchwaszczanie mamy to samo. To samo. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnego problemu. I co? I może by to miało jakiś sens. Zobaczymy. Najwyżej jak będę siał w przyszłym roku bobik, to spróbuję chociaż takie małe poletko. A tutaj jeszcze no jestem sam ciekaw po prostu, jaki tutaj plon wyjdzie. Według mnie ten bobik tutaj potencjał ma. Mi się on podoba, nie ukrywam. No mankamentem jest to, że go muszę teraz podlać, bo po prostu robi się sucho. Ale tak to myślę, że będę zadowolony. Zobaczymy jeszcze, jak on tutaj będzie też rokował na tych częściach niepodlanych, bo tam pod lasem część z kraju jest po prostu niepodlana i tam też zostawiłem taki róg niepodlany, żeby chociażby policzyć strukturę plonu, liczbę strąków, liczbę nasion w strąkach z metra czy tam z 2 m², żeby mieć takie chociażby porównanie mikropoletkowe. No ale to wszystko tak naprawdę jest kwestią tego, jak ta pogoda też jeszcze będzie przebiegała. Dobra, i to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.